Język debaty publicznej w Unii Europejskiej spętany jest polityczną poprawnością. A trudno rozmawiać o problemach, z którymi mierzą się państwa Unii Europejskiej, kiedy nie możemy używać z powodu strachu o to, że zostaniemy oskarżeni o mowę nienawiści, używać słów, które są powszechnie zrozumiałe. Premier Beata Szydło powiedziała, że rząd polski nie zamierza uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit. Te elity europejskie, te elity brukselskie popełniły wiele błędów i nie sprowadzają się one wyłącznie do zaproszenia setek tysięcy imigrantów do Unii Europejskiej, z którym teraz nie za bardzo wiadomo, co zrobić. Dopóki nie nauczymy się ze sobą rozmawiać językiem powszechnie zrozumiałym, językiem i słowami, które do wszystkich docierają, coś komunikują, nie będziemy w stanie zabrać się za naprawianie tych błędów, które zostały już popełnione.